ołtarz świętego Jana Nepomucena pod koniec października wrócił z renowacji i znów swoim blaskiem zachwyca wiernych w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku. Kilka miesięcy temu, właściwie to 30 października, wrócił do nas ołtarz świętego Jana Nepomucena, który był oddany renowacji, konserwacji w pracowni państwa Szczerbińskiej w Toruniu. No na pewno zmieniło się to, że moi drodzy wrócił do takiej swojej pierwotnej, do swojego pierwotnego wyglądu. W latach 50., 60. ubiegłego stulecia tutaj w naszym kościele, kiedy była dokonywana ostatnia renowacja, wtedy wszystkie ołtarze i figury w naszym kościele zostały tak troszkę zmarmuryzowane, a my po prostu wracamy teraz, podejmując się kolejnych inicjatyw renowacji różnych części wyposażenia naszego kościoła, z tych sakralnych części, i wracamy do takiej pierwotnej wersji z początków, kiedy to wyposażenie tutaj po barokizacji naszego kościoła powstało, wracamy do tego. Także to, co widzimy za moimi plecami, to odnowiony ołtarz świętego Jana Nepomucena. Dzięki zaangażowaniu i pasji rodziny z Czerwińskich ołtarz wrócił do pierwotnej formy. Na pewno ciekawostką jest to, że na tarczach, które są w tym ołtarzu, powróciły z powrotem napisy łacińskie, których wcześniej nie było, które ktoś kiedyś zamalował. No i barwy, które przypominają i które jakoś ujednolicają całe wyposażenie naszego kościoła, bo naprzeciwko Jana Nepomucena jest ambona, która w zeszłym roku była poddana renowacji, a przed nami jest ołtarz główny, który 5 lat temu został oddany po renowacji, i to wszystko jakby teraz jest w miarę spójne i, no i cieszy swoim wyglądem i tym, w jaki sposób została dokonana renowacja i konserwacja tego wszystkiego. Odrestaurowany ołtarz nie tylko pięknie wygląda, ale także jest wspólnym dziedzictwem dla kolejnego pokolenia. Ja zresztą zawsze podkreślam, że to wszystko jest jakieś nasze wspólne dobro, wspólne, ale też i wspólna odpowiedzialność za to wszystko. I oczywiście, że wielu ludzi się cieszy z podejmowanych inicjatyw. My się cieszymy też, że dzięki środkom, które możemy pozyskiwać z zewnątrz i z budżetu gminy naszej toszeckiej, ze środków, które są przeznaczone na renowację zabytków w naszej gminie, a także z funduszy powiatu gliwickiego, który także co roku jakąś pulę pieniędzy przeznacza na renowację zabytków w powiecie gliwickim, możemy się ciągle podejmować nowych takich inicjatyw i odnawiać, bo robimy to z myślą oczywiście też o przyszłych pokoleniach. Chcemy te dzieła sztuki, no bo tak by trzeba powiedzieć o tym wyposażeniu naszego kościoła, chcemy je jak najlepiej zabezpieczyć i zachować dla przyszłych pokoleń, żeby mogli się cieszyć. Także ci, którzy kiedyś tutaj po nas do tego kościoła przyjdą, się pomodlić czy po prostu zobaczyć. Święty Jan Nepomucen jest częścią gminy Toszek. Poza odnowionym ołtarzem, Piotr Kunce, zastępca burmistrza w toszeckim magistracie, zebrał wiele ciekawych informacji i umieścił je w swojej książce, którą można już przeczytać. Książka, którą wydał toszecki samorząd, poświęcona życiu, wizerunkom, kultowi świętego Jana Nepomucena, to jest takie opracowanie dość obszerne. Ona obejmuje, ta książka, zarówno jego historyczny życiorys, zarówno jego legendę, która jest chyba najbardziej popularna, na pewno bardziej popularna niż jego historyczny życiorys, ale też bardzo ważnym elementem tej książki są zebrane razem i upublikowane w jednym miejscu wszystkie wizerunki świętego Jana Nepomucena na terenie ziemi toszeckiej, ale też na terenie całego powiatu gliwickiego. To pewnie nie jest tak, że te wizerunki stanowią jakiś taki bardzo ważny element naszej kulturalnej tożsamości, że wszyscy tylko i wyłącznie tym żyją, o tym mówią, ale też trzeba przyznać uczciwie, że te właśnie wizerunki Nepomucena należą do najczęściej spotykanych na naszej ziemi właśnie gliwickiej, toszeckiej, wizerunków świętych. Wyprzedza je chyba tylko krzyż, krucyfiks i może figury Matki Bożej, natomiast na trzecim miejscu zdecydowanie Jan Nepomucen. I myślę, że warto, aby mieszkańcy czasem mieli możliwość i okazję dotarcia do tego, kim ten święty był, dlaczego te wizerunki tutaj, skąd to się wzięło, jaka towarzyszyła temu intencja. Te rzeczy ta książka również obejmuje. Pojawienie się pomysłu na książkę jest dość ciekawym aspektem.
Pomysł na napisanie tej książki to jest sytuacja dość ciekawa. Mianowicie jakiś czas temu w naszej wspólnocie samorządowej w Toszku pojawił się pomysł, aby właśnie świętego Jana Nepomucena uznać patronem naszego miasta. Ten pomysł miał się zrodzić gdzieś w sercu naszego byłego proboszcza, zmarłego świętej pamięci księdza Mariana Piotrowskiego. Miał on dzielić się tym pomysłem z osobami, z którymi czasem rozmawiał i wiem, że już poprzedniej kadencji Rada Miejska w roku bodajże 2015, jeśli dobrze pamiętam, zastanawiała się nad tym tematem, czy właśnie ten niejako taki testament duchowy poprzedniego proboszcza podjąć i w tym kierunku pójść. Radni zachowali się bardzo roztropnie, nie podjęli decyzji szybko, nie podjęli decyzji tak od razu, natomiast daliśmy sobie czas na zastanowienie się nad tym tematem i ta książka, która się ukazała, to jest też pomysł na to, aby temat ewentualnego patronatu, nie przesądzając niczego, ewentualnego patronatu świętego Jana Nepomucena nad miastem Toszek, po prostu przygotować, przemyśleć, poznać, zastanowić się. Trwająca ponad rok przygoda ze zbieraniem materiałów i gromadzeniem ich w jednym miejscu okazała się sukcesem. No, była to przygoda dość długa. Trwało to wszystko, myślę, że grubo ponad rok. Natomiast była to przygoda bardzo ciekawa. Wiązała się przede wszystkim z oczywiście kwerendą różnego rodzaju źródeł, które są dostępne o tym świętym, ale też z podróżami. Przede wszystkim podróżą do Nepomuka, czyli miejscowości, w której urodził się święty Jan Nepomucen, gdzie znajduje się kościół jemu poświęcony, gdzie znajduje się jego muzeum, bardzo fajnie zaopatrzone, a także z podróżą do Pragi, gdzie uroczystości ku jego czci w maju, to słynne Nawalis praskie, również pokazują, jak żywa i jak bardzo ciekawie zachowywana jest pamięć o tym świętym właśnie w Pradze, w Czechach. A więc lektury, a więc książki, źródła, ale też podróże i niezliczone wywiady i rozmowy. Także tutaj w Toszku, w naszym miasteczku, z ludźmi, którzy opiekują się jego kapliczkami, a jest ich niemało. Książka zawiera wiele ciekawych i ważnych tematów. Bardzo ważnym elementem książki, która się ukazała, są jeszcze dwie rzeczy. To znaczy wspomniany już może wcześniej rozdział poświęcony wizerunkom Nepomucena na terenie powiatu gliwickiego, który opracowała pani Małgorzata Malanowicz z Gliwic. Znakomite benedyktyńskie, wręcz powiedziałbym, opracowanie, w którym drobiazgowo zebrane zostały chyba wszystkie kapliczki nepomuceńskie na terenie bardzo rozległego przecież powiatu gliwickiego. Cieszę się, że pani Małgorzata podzieliła się swoimi badaniami i umożliwiła właśnie zamieszczenie tego rozdziału w książce. Kolejną rzeczą, którą należy podkreślić, kiedy chcemy o tej książce opowiedzieć szerzej i zachęcić do jej nabycia, jest załączona do niej płyta kompaktowa z polskimi pieśniami ku czci świętego Jana Nepomucena. To jest kapitalny zbiór, wybór, którego dokonała Sabina Olbrich-Szafraniec, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, mieszkanka naszego miasta. Sama też pozyskała grant na swojej uczelni na wydanie tej płyty i dzięki temu do każdej książki dołączona jest właśnie płyta z, jeśli dobrze pamiętam, 10 pieśniami ku czci świętego Jana Nepomucena, świetnie wykonanymi właśnie przez Sabinę Olbrich-Szafraniec, której towarzyszy na organach kościoła w Toszku pan Arkadiusz Popławski. To wielka przyjemność posłuchać tej płyty i osłuchać się z pieśniami, które powstawały na przestrzeni lat poświęconych właśnie temu świętemu. Książka jest do nabycia w toszeckiej parafii, ale także na zamku w Toszku.